tej strony Mieszko Służewski, możecie mówić na mnie Manfredi. Zapraszam na Brodate Dźwięki. Dzisiaj nauczymy się nowej zagrywki. Będzie to zagrywka w trzeciej pozycji, gram na harmonice C, czyli zagrywka będzie w demol. Zagrywka dość prosta, chociaż występuje tu jedno obniżenie, jest to trzeci kanał obniżony o cały ton. Zagrywkę, krótko mówiąc, podłapałem, podkradłem od Bartka Łęczyckiego. Mam nadzieję, że się za to na mnie nie obrazi. Kiedyś bardzo dużo słuchałem Bartka i tak mi zostało. Dużo kopiowałem z jego gry, chociaż potem zacząłem kopiować też innych muzyków, nie tylko harmonikarzy. Przechodząc do rzeczy. Zagrywka brzmi tak. W oryginale Bartek grają w ogóle w czwartej pozycji, a ja to przeniosłem na trzecią pozycję, bo tutaj brzmi moim zdaniem równie dobrze. Rozumiemy sobie może ją na takie krótkie fragmenty. Pierwsza fraza, zaczynamy od trzeciego kanału obniżonego o cały ton. To jest nasze jedyne obniżenie w tej zagrywce. Potem mamy czwarty, piąty, szósty kanał na wdechu, czyli gramy sobie po akordzie demol. Dźwięk D, F i A. Zaczynamy też od dźwięku A. Później mamy z szóstego na wdechu, wracamy na piąty kanał na wdechu. Później mamy piąty na wydechu, piąty na wdechu i czwarty na wdechu. Ta fraza brzmi tak. Ta fraza, ten fragment. Tutaj gdzieś macie taby, to możecie sobie zerknąć, jak to wygląda. Kolejna fraza zaczyna się od czwartego kanału na wdechu. Mamy potem piąty na wydechu, czyli dźwięk E. Zaczynamy od dźwięku D, potem mamy dźwięk E, piąty na wydechu. Dwa razy piąty na wdechu, dźwięk F. Piąty na wydechu, znowu dźwięk E, czyli... Później przechodzimy na szósty kanał na wydechu dwa razy i piąty kanał na wydechu, czyli ten fragment w całości. I końcówka, piąty kanał na wdechu, czwarty kanał na wdechu, piąty na wydechu, czwarty na wydechu i kończymy na czwartym kanale na wdechu na dźwięku D, czyli... Możemy sobie też, żeby to urozmaicić trochę, zamiast kończyć na czwartym na wdechu, dodać takie, harmonikarze na to mówią, tremolando. Chociaż z muzycznego punktu widzenia ta nazwa nie ma do końca sensu, bo w muzyce klasycznej jako tremolando określa się coś innego, ale chodzi o naprzemienne, szybkie granie czwartego i piątego na wdechu, czyli... Jeszcze raz. Zagrywka w całości. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka krótka zagrywka. Jeśli Wam się podobała, dajcie łapkę w górę. Dajcie tutaj, kliknijcie przycisk subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.